Cześć, można powiedzieć, że osiągnęliśmy szczyt Woodstocku, ale to jeszcze nie wszystko. Pobędziemy jeszcze chwilę na tym festiwalu, nie z tej ziemi. Państwo razem z nami, a później może skoczę. Vikings from Sabaton probably are going to conquer this land tonight. I'm afraid of that. Anyway, you're giving a lot of attention to war in your songs, and I would like to ask why. Is it like we have enough of this shit in news, I think? In a sense, yes, but I mean, let's just face the facts. There are enough hard rock and heavy metal bands singing about, you know, drinking beer, fucking women, killing dragons and stuff like that, and in a sense, about war, everybody has a relation to it. These are real things, and these are his stories that actually are forgotten. And why go to fiction when there is so much, you know, real life stories that are being forgotten? In your opinion, I wonder, to which point the artist is responsible, you know, for the message which is going out to the people, especially, you know, in context of what happened in Sweden last time? Well, I mean, of course, the artist who writes it is responsible for what we sing about. We are responsible for that, of course. Yeah. But it's up to the listener how he decides to listen to it also. But the way we write it is that it's supposed to be historical facts. It's not to be supposed to be any political propaganda or warmongering or something like that. It's supposed to be historical. So, guys, war, explosions and stuff on the one side, but on the other side, I wonder, where do you draw positive energy from in everyday life? Well, from the fans comes a lot. I mean, from all the impressions we get from the fans when we meet them, how much they appreciate the songs, that means a lot. Without that, it wouldn't make sense to go on. So there comes a lot of energy from the fans, definitely. At the end, could you give a message to our viewers? Jeszcze jedno piwo, proszę. Panowie dla pań, 3, 4. Jak ja nie kochanisz, jak ja nie wierzę w nic, dostałem wszystko, będzie twoje serce blisko. Za naszymi plecami jakieś na oko 600 tysięcy, 700 tysięcy ludzi. Naprawdę? Tak, tak dzisiaj Jurek mówił, że aż tyle. To prognoza. Nieźle się rozrosło. Rozrosło się i okazuje się, że nie zawsze to musi być ta mega hipergwiazda, która przyciąga tych ludzi. I to jest jeszcze sednem tego festiwalu, że ważne jest bycie tych ludzi sami z sobą, dla siebie, właśnie na tych polach namiotowych i tak dalej. Więc fajnie, że muzyka jest tylko ważną, ale jakby częścią tego wszystkiego, i to odróżnia ten festiwal od wszystkich innych takich stricte komercyjnych festiwali, gdzie po prostu line-up jest tym najważniejszym gwoździem. Na tej największej scenie zagrasz koncert kończący cały festiwal z My Riot. Tak. Będzie bunt? Bunt, tak. Uważam, że bunt, czyli zamienienie tak naprawdę bólu w radość, to jest to, co ja tak naprawdę robię. Jakby cały czas mam wielką niezgodę na traktowanie ludzi z góry. Często w tym wszystkim pobrzmiewają pretensje do klasy rządzącej, do kolejnych rządów, do tego, że poza tym takim stricte okresem wyborczym nie czuję, żebyśmy byli ważnym elementem, kimś ważnym w ogóle jako społeczeństwo. A zwłaszcza młodzi ludzie, moim marzeniem jest, żeby nie musieli wyjeżdżać z Polski, nie musieli wyjeżdżać z kraju, mogli tu budować swoje kariery, swoje życie. I wielu z nich na pewno jest sfrustrowanych, więc to będzie taki festiwal, jeżeli festiwal w moim wykonaniu buntu, to taki, który na koniec chce zamieniać w to, że mamy siłę zmieniać swoje życie na lepsze. I tą nadzieję czuję na tym polu w każdej jakby sekundzie bycia. To warte jest życie, gdy nie znasz miłości. To warte jest życie, gdy sześcian i brak. To warte są chwile, które mijają, gdy kosztuje cię, nie jest taki sam. To warte jest życie, gdy nie znasz miłości. To warte jest życie, gdy sześcian i brak. To warte są chwile, które mijają, gdy każdy dzień jest taki sam. Jak się mają analogsi w epoce cyfryzacji powszechnej? Myślę, że bardzo dobrze.
Widziałeś koncert, myślę, że tak nie każdy do końca chce być cyfrą. Czasy się zmieniają. O czym pisaliście teksty 17 lat temu, a o czym teraz? Wiesz co, w zasadzie teksty piszemy stale o tym samym, bo poza dekoracjami i tym, że jest więcej w sklepach, to nic się nie zmieniło. Kiedyś nie było nic w sklepach i ludzie nie mogli tego kupić. Teraz ludzie tego nie mogą kupić, ponieważ nie mają pieniędzy, więc tak naprawdę poziom tego, co się dzieje dookoła, jest cały czas taki sam. Będziemy krwawić, będziemy kołać, nigdy nie damy się pojmać. Jurku, to jest 18 przystanku Woodstock. W końcu to twoje dziecko. Jak się z tym czujesz? Super, dobrze, że są widać po publiczności. To my razem jakby to robimy od pierwszego przystanku Woodstock. Są pewne zasady niezwykle ważne. Nie mamy barierek, nie sprzedajemy biletów, więc ludzie jakby razem z nami muszą to organizować. Kiedy widzę taki koncert jak przed chwilą Happy Set, kiedy tłum, ogromny tłum, wspaniale się bawi, ale także ten tłum przyjmuje wszystkie warunki. Kapele bisują tylko raz, bo musimy się trzymać czasu, ale także kiedy kapele grają, można korzystać z masy tutaj różnych aktywności, a więc ludzie mogą uprawiać sport, mogą pójść kogoś posłuchać, mogą pójść wziąć udział w happeningu lub pójść na kolejną scenę. Myślę, że przez 18 lat stworzyliśmy festiwal, o którym nie mówimy, że jest najlepszy, ale jest najpiękniejszy i myślę, że jeszcze dzisiejsza wizyta dwóch prezydentów pokazała, że to jest wyjątkowe miejsce, które integruje, które buduje zaufanie do siebie, które pokazuje, że wspólna Europa to jest także takie miejsce, to jest także przystanek Woodstock i tak to wygląda. Jeszcze biorąc pod uwagę, że na tej samej scenie, na której teraz rozmawiamy, zmiana zespołów następuje, to jest 10-15 minut, to jest kolejny fenomen, ponieważ na innych festiwalach jest kilka scen i wtedy staff ma czas, żeby to wszystko zorganizować. U nas to wszystko idzie na żywca. Dzięki uprzejmości całej publiczności. Trochę inaczej to wyglądało kilkanaście lat temu. 18 lat temu, kiedy budowaliśmy scenę, przyszła komisja budowlana i powiedziała: są kwity? Są kwity? No nie ma kwitu, zostawiliśmy w domu. Macie 14 dni na rozebranie sceny. Festiwal się odbył i skończyliśmy. Dzisiaj nad sobą mamy 800 punktów świetnych. Po bokach mamy nagłośnienie systemu K1, najnowocześniejsze na świecie. Stoimy na scenie, jakiej nie ma na świecie, festiwalowej. Na festiwalach sceny są dużo mniejsze, ponieważ są też inne wydatki. A my, artystom, dajemy coś, co jest najbardziej potężną techniką i na dzień dzisiejszy nie mamy żadnych kompleksów. Jeździmy najlepszą limuzyną, a zaczynaliśmy, co tu dużo gadać, polonezem Karo chyba, a teraz przesiedliśmy wszyscy się do super, super limuzyny, ale to jest też znak czasu. Jurku, bardzo dziękuję za rozmowę, ale przede wszystkim w imieniu setek tysięcy ludzi dzięki za przystanek Woodstock. Dziękuję Ci za przystanek Woodstock też. Myślę, że zadzwoniłeś do domu, powiedziałeś, jak się czujesz, bo my mówimy, żeby dzwonić do domu, żeby rozmawiać z rodzicami. Myślę, że masz tu nawet telefon, możesz spróbować zadzwonić. Tym bardziej, że masz za darmo rozmowy, mistrzu. No właśnie, właśnie. Możesz zadzwonić. Wykorzystam taka okazja. Dzwoń do domu i powiedz, że czujesz się dobrze, że jesteś cały, zdrowy. A ja tylko powiem, że też im z tej strony mówimy, przeżyjcie trzeźwo przystanek. Po prostu to się zdarza raz do roku. Chłońcie to, co się tutaj dzieje. Dziękuję bardzo, że jesteśmy. Jesteś w telewizji, mamo. Latami dokarmiałem tego, którego nie chciałem. Ogólnowo zadobił we mnie swoje kły. Twoja modlitwa złapała go w sidła. Teraz jestem wolny, tak jak ty! A we mnie sam wilki dwa. Oblicze dobre, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa ten! A we mnie sam wilki dwa. Oblicze dobra, oblicze zła. Walczą ze sobą nieustannie. Wygrywa ten, którego karmię. To niestety wszystko. 18 przystanek Woodstock dobiega końca. Myślę, że nikt, kto tutaj przyjechał, nie wyjedzie uboższy, nie będzie żałował, ponieważ to doświadczenie jest nie do opisania. To się zapamiętuje do końca życia. Także jestem bardzo szczęśliwy, bardzo się cieszę, że byliśmy tutaj razem, ale co do skoku, to nie jestem taki pewien. Chciałbym mieć powód, żeby przyjechać tutaj za rok. Jeszcze jeden powód. Dzięki, na razie. Żartowałem. Siła. Cześć. 3, 2, 1, bądź.